Nowoczesne systemy grzewcze w Kraśniku. Hurtimex. Technika grzewcza i sanitarna. Autoryzowany partner Buderus Watt. Wyżnianka 32. Jeszcze nie tak dawno osoby zatrudnione w kraśnickiej fabryce łożysk tocznych martwiły się o swoją przyszłość. Dzisiaj wiadomo już, że przyszłość, mimo że nie jest różowa, to jednak nie można przedstawiać jej w czarnych kolorach. Kraśnicka matka żywicielka oprócz 2000 obecnych pracowników zwiększa zatrudnienia o kolejnych kilkadziesiąt osób. Przypomnijmy, w ubiegłym roku Tri-Ring Group Corporation of China przejęła fabrykę łożysk tocznych. Była to druga co do wielkości chińska inwestycja w Polsce. Inwestycja, która wzbudzała wiele kontrowersji, szczególnie u załogi, która obawiała się zmian. Dzisiaj można powiedzieć, że obawy rozwiał wiatr, gdyż kondycja fabryki łożysk tocznych poprawia się. Świadczą o tym chociażby nowe zamówienia, a co za tym idzie, nowe zatrudnienia. Na chwilę obecną, jeśli chodzi o zamówienia, sytuacja jest bardzo dobra. No, żeby sprostać zamówieniom naszych klientów, w miesiącu styczniu i lutym zatrudniliśmy około 80 nowych osób. Niestety nie wszystko do końca jest takie różowe, gdyż nowo przyjęci do pracy to osoby zatrudnione przez agencję pracy tymczasowej. Ostatnie lata pokazały, że sytuacja na rynku jest bardzo niestabilna, często się zmienia. Ja chcę przypomnieć, że przed kilkoma miesiącami podpisaliśmy ze związkami zawodowymi pakiet socjalny gwarantujący naszym pracownikom na 4,5 roku zatrudnienie, więc no w tej chwili nie mając innych możliwości musimy zatrudniać pracowników poprzez Agencję Pracy Tymczasowej. Dodatkowo tutaj trzeba zwrócić uwagę na jeden fakt, że praktycznie my nie zatrudniamy osób, które mają odpowiednie wykształcenie. My te osoby bierzemy, musimy je najpierw wykształcić, żeby one dla nas pracowały. I prawda jest taka, że nie wszyscy nadają się do tego, żeby pracować. Stąd też no pierwszym etapem jest praca tymczasowa poprzez Agencję Pracy Tymczasowej. Docelowo ci pracownicy, ci najlepsi będą zostawali naszymi pracownikami. Dodatkowo chcę tu zwrócić uwagę, że pracownicy wprawdzie pracują poprzez Agencję Pracy Tymczasowej i rzeczywiście czasokres pracy jest gwarantowany na krótszy okres, natomiast pozostałe warunki pracy są takie same jak pracowników FLT, bo są to umowy o pracę, nie są to umowy śmieciowe. Osoby zatrudniane przez Agencję Pracy Tymczasowej są traktowane na równi z pracownikami zatrudnionymi przez FLT. Pracownicy na tych samych stanowiskach zarabiają takie same pieniądze. Nie ma żadnych gradacji na lepszych i gorszych. Powiększanie stanu załogi fabryki świadczy o tym, że zapotrzebowanie na kraśnickie produkty w świecie nie spadło. Wręcz przeciwnie. Pracujemy nad pozyskaniem nowych klientów. Prawda jest taka, że w motoryzacji taki proces trwa od półtora roku, nawet czasami do kilku lat. Nowe projekty samochodów powstają kilka lat wcześniej. Jesteśmy akurat kilka dni po audycie jednego z największych, najbardziej znanych producentów samochodów. Jest to ten pierwszy audyt, przeszliśmy pozytywnie, jest szansa, że będą kolejne i być może pod koniec przyszłego roku pierwsze dostawy, ale tu jeszcze nie chciałbym zapeszać. W tej chwili rozmawiamy również, jesteśmy na etapie rozpoczynania badań łożysk dla jednego z największych producentów ciężarówek, także Te prace trwają. No mówię, one się nie przekładają na zamówienia z miesiąca na miesiąc.